Cześć, witam się z Wami serdecznie. Ostatnio mieliśmy sporo spraw ze Stanów, więc nadszedł czas porozmawiać o innej części świata. Dziś opowiem Wam o sprawie Ellen Pastor, miliarderce nazywanej wiceksiężną Monako. Dziadek Ellen pochodził z Włoch. Jean-Baptiste był z zawodu kamieniarzem i takie też prace wykonywał w księstwie. Gilda, ojciec Ellen, w wieku 14 lat zaczął towarzyszyć ojcu. Wspólnie jeździli do Monako i pracowali na budowach. Rodzina na stałe przeniosła się do księstwa w 1926 roku. Jean otworzył firmę związaną z budownictwem. Pierwszym dużym zleceniem była budowa stadionu piłkarskiego Stade Louis-Dieu, którą ukończono w 1934 roku. Oraz stworzenie systemu wodociągowego dla całego państwa. Dziadek Ellen miał bardzo bliskie kontakty z księciem Ludwikiem II. Jak włoski kamieniarz zdobył takie koneksje, nie jest jasne. Najprawdopodobniej za sprawą swojej firmy i działalności. Istotne jest, że Jean, a później Gilda, potrafili to wykorzystać i przekuć w gigantyczną fortunę. Gilda skupił się na nieruchomościach. Wiele budynków mieszkalnych było, jest własnością rodziny. Kolejnym przełomem w dorobku był zakup nadmorskich gruntów przy obecnej Avenue Princess Grace. Są to tysiące mieszkań, biur, sklepów o wysokim standardzie z widokiem na morze. Szacuje się, iż 15% nieruchomości w księstwie należy do rodziny Pastor. Wśród mieszkańców i bywalców państwa miasta Pastor nazywani są drugą dynastią. Ellen przyszła na świat w 1937 roku w Monako. Była jednym z trójki dzieci Gildo i Emily. Rodzina nie była bogata z dziada pradziada, zatem i wychowanie dzieci przebiegało w poszanowaniu dla ciężkiej pracy. Nie przepuszczano pieniędzy na zabawę i przyjemności. Głowa rodu Jean stracił wcześniej ojca i zaczął pracę jako nastolatek. Ojciec Ellen również jako właściwie 14-letnie dziecko zaczął pomagać ojcu na budowach. Tego samego były uczone dzieci Gilda, Ellen, Victor i Michel. Nie przygotowywali co prawda gruntów pod fundamenty z łopatą w dłoni, ale potrafili ciężko pracować. O dzieciństwie i młodości Ellen niewiele wiadomo. Wspomina się, iż w wieku około 18 lat wyszła za mąż za Polaka, Alfreda Radkowskiego, który był ponoć barmanem Arystotelesa Onassisa. Związek miał być kolcem wokół Gilda. Ojciec nie akceptował wyboru córki. Źródła nie rozpieszczają nas w szczegółach tego związku. Nie ma spójności co do tego, jak długo trwało małżeństwo. Alfreda w czeluściach internetu nie znalazłam. Mniemam, że związek trwał przynajmniej do roku 1961, kiedy to przyszła na świat córka pary, Sylwii. Drugim mężem Ellen był stomatolog, a później honorowy konsul Rosji w Monako, Claude Palancin. Ellen z Claude'em miała syna, Gilda, chłopiec odziedziczył imię po dziadku i urodził się w 1967 roku. Małżeństwo nie przetrwało jednak długo. Ellen od zawsze była częścią imperium swojego ojca. Rodzeństwo Pastor pod czujnym okiem ojca i dziadka rozwijało skrzydła, a jedna córka, Gilda, miała równie ważne obowiązki co jej bracia. Mimo gigantycznych dochodów ta kobieta stąpała twardo po ziemi, nie bywała na bankietach i przyjęciach towarzyskich. Większość jej wyjść wiązała się z obowiązkami służbowymi. Zdecydowanie wolała spacery z psem i zaciszę własnego domu. Jedna z przyjaciółek wspomina, że w jej szafie królowały garsonki i stroje biznesowe. Na próżno było szukać tam koktajlowych czy wieczorowych sukni.
Postawę i sposób bycia przyjaciółki opisała słowami. Mogła być fantastyczna, mówić swoim cichym głosem, ale potrafiła być trudna. Miała dwie osobowości. Potrafiła być hojna, ale potrafiła też być twarda. Była wzorcem mądrości i dyskrecji. Wszyscy znajomi kobiety zgodnie twierdzili, iż Ellen miała trzy miłości. Syna, córkę oraz psa Belle. Jej życie kręciło się wokół tej trójki i firmy. Nie miała czasu na niczego niewnoszące pogaduchy. Jej dzień przebiegał następująco: praca, dom. I zazwyczaj to było tyle. Nie w jej stylu były imprezy, kasyna, szybkie auta i nocne życie, to czym żyje Monako. Ellen żyła tak jak chciała, spokojnie, skupiając się na dzieciach, później wnukach i nieruchomościach, w które wciąż inwestowała. W jej życiu ludzie przychodzili, odchodzili. Czasem strata była olbrzymia. Jednak rok 2014 był jednym z najgorszych dla tej już sędziwej kobiety. Z początkiem roku zmarł Michel, jej młodszy brat. Ellen została sama wśród młodych, żyjących w zupełnie inny sposób krewnych. Mimo to dogadywała się z dziećmi swoich braci w kwestiach biznesowych. Kolejną tragedią dla Ellen był udar, którego doświadczył Gilda. Mężczyzna został częściowo sparaliżowany, kontakt werbalny był utrudniony. Leczenie syna dziedziczki podjął się szpital w Nicei. Ellen prawie codziennie udawała się w 45-minutową podróż do szpitala. Zawsze towarzyszył jej wieloletni szofer. Kobieta spędzała z synem około godziny, po czym wracała do swojego domu, do Monako. To nie był koniec problemów Ellen. U jej córki 2 lata wcześniej zdiagnozowano raka. 6 maja 2014 roku, około 19, Ellen opuściła szpital Larche. Na parkingu przed budynkiem czekał na nią kierowca. Kobieta wsiadła do Lanci Voyager. Z racji tego, iż jej pies Bella siedziała na tylnej kanapie, 77-latka usiadła obok swojego kierowcy Mohameda Darwich. Ta dwójka nie przejechała zbyt dużo. Raptem 10 metrów, kiedy oddano strzały w kierunku auta. Poruszenie w szpitalu było duże. Pod drzwiami pokoju, w którym przebywał Gilda, postawiono funkcjonariuszy policji. Menadżer czy też dyrektor szpitala zjawił się osobiście u syna ofiary, aby przekazać mu tragiczne wieści. Dla wszystkich było jasne, iż dziedzic z gigantycznej fortuny nie może dłużej przebywać w szpitalu. Było to niebezpieczne przede wszystkim dla niego, ale i dla pracowników. Śledztwo było na samym początku, zatem ustaleń nie było jeszcze prawie żadnych. Obawiano się zatem o całą rodzinę. Pojawiały się głosy wśród policji, że ktoś może chcieć dokonać ataku na Gilda. Sądzono, że najlepszym rozwiązaniem będzie przeniesienie go do domu. Funkcjonariusze i ochrona mieliby nieco ułatwione zadanie, mniejszy obiekt, mniej osób. Ellen oraz Mohamed zostali przewiezieni do innego szpitala, również w Nicei. Oboje mieli rany postrzałowe. 4 dni po ataku zmarł Mohamed. 64-letni szofer i major domus, który służył Ellen 25 lub 26 lat. Mężczyzna został trafiony w serce i brzuch. Mimo iż lekarze byli optymistycznie nastawieni do leczenia Ellen, kobieta zmarła w szpitalu po 11 dniach. Jej stan gwałtownie się pogorszył, próby utrzymania jej przy życiu nie powiodły się. Ellen miała obrażenia szczęki, klatki piersiowej oraz szyi. Bliscy byli zdruzgotani, kobieta była świadoma, rozmawiała z nimi, martwiła się o swoje dzieci, o ich zdrowie. Nic nie wskazywało, że śmierć przyjdzie po 11 dniach. Monako było wstrząśnięte. Książę Albert II wystosował pisemne oświadczenie. Wielu polityków zabrało w tej sprawie głos. Monako jest jednym z najbezpieczniejszych miejsc w Europie. Na jednego funkcjonariusza policji przypada 70 mieszkańców. Tak było przynajmniej w roku 2014. Nie wiem, jak jest na tą chwilę.
Wnioskuję, zerkając w statystyki, że do morderstw w tym małym księstwie prawie nie dochodzi. To państwo miasto ma doskonale działający monitoring publiczny. Kamery śledzą niemal każdy krok mieszkańców i gości. Jeśli mowa o przestępczości, to są to głównie kradzieże. Morderstwo Ellen przykuło uwagę całej Europy, jak nie świata. Chciano uzyskać jak najwięcej informacji, opublikować jak najlepsze zdjęcia. Nie udało się. Ceremonia pogrzebowa odbyła się w ścisłym gronie. Reporterzy nie mieli dostępu do żałobników. Może dlatego, że obecny na pogrzebie był książę i księżna. Nad miejscem pochówku latały helikoptery, które uniemożliwiały robienie zdjęć z powietrza. Dostęp od lądu był niemożliwy. Plotkowano o motywie, o śmierci Ellen, ale wszystko odbywało się z niezwykłą dyskrecją, jak na plotkowanie. Gdzieś nawet przeczytałam, iż książę wyraził jasno, że nie chce słyszeć plotek, rozgrzebywania sprawy pastor w mediach. Można podejrzewać, że kierował się sympatią do starszej pani, jej dzieci, rodziny. Taki rozgłos też nie był potrzebny księstwu. O dziwo, w jakimś sensie starano się przestrzegać próśb księcia. Gazety szeroko rozpisywały się na temat strzelaniny. Snuto podejrzenia, kto mógł stać za atakami. Podejrzewano włoską mafię, a nawet prezydenta Rosji. Śledztwo nie było specjalnie trudne. Sprawcy pozostawili wiele śladów. Bardzo szybko sprawdzono monitoring, na którym było widać dwóch napastników. Ci nawet nie próbowali ukryć swoich twarzy. Udało się również odczytać tablice pojazdów, którymi przyjechali pod szpital. Prześledzono ich połączenia telefoniczne przed atakiem i po. Rozumem panowie nie grzeszyli. Chcieli przyjechać do Nicei pociągiem, ale się spóźnili. Zamówili więc taksówkę. Negocjowali z kierowcą cenę za przejazd. Pod szpital z hotelu również udali się taksówkami. Kiedy śledczym udało się zidentyfikować obu panów, zaczęto podsłuchiwać ich telefony. Kiedy doszło do pierwszych aresztowań, wszyscy byli zaskoczeni. Wśród 20 osób, którymi była zainteresowana policja, znaleźli się córka Ellen, Sylwia, oraz Wojciech J. Mężczyzna był wieloletnim partnerem córki ofiary, kolejną istotną w tej sprawie. Osobą, która została aresztowana, był Pascal, trener pary. Kim jest Wojciech J., skąd wziął się w tej rodzinie? Wojciech urodził się w 1949 roku w Polsce. Najprawdopodobniej wyemigrował do Anglii w 1971. Jak twierdził, studiował na Uniwersytecie Cambridge ekonomię i z powodzeniem ukończył ten kierunek. Francuskim śledczym nie udało się tego potwierdzić. Mężczyzna nie widnieje w żadnych spisach, listach absolwentów tego uniwersytetu. Przebywając na Wyspach ożenił się, związek nie trwał zbyt długo. Mężczyzna imał się tam różnych zajęć. W 1982 roku opuścił Wielką Brytanię i przeniósł się do Monako. Tam pracował w kasynie. Wojciech w Monako ponownie się ożenił i tak jak poprzednio, małżeństwo zakończyło się po kilku latach. Z racji pracy w kasynie w Monte Carlo poznawał wielu ludzi. Większość była zamożna, dobrze sytuowana, a Polak wiedział, jak z nimi rozmawiać i dobrze się zaprezentować. Na jednej z imprez poznał Sylwię. Szarmancki i czarujący Polak wpadł jej w oko. Źródła różnią się, czy kobieta była już po rozwodzie, czy jej związek chylił się ku końcowi. Sylwia mieszkała w tamtym okresie we Włoszech, w Turynie. Nie do końca jest jasne, czy do Monako wróciła ze względu na Wojciecha, czy zakończony związek z ojcem jej córki. Zamieszkali wspólnie. Mężczyzna ponoć doskonale odnajdował się w roli ojczyma. Wojtek był lubiany przez znajomych partnerki. Ogólnie cieszył się bardzo dobrą opinią. Jedyną osobą, która nie akceptowała mężczyzny, była matka jego partnerki. Przyjaciółce Ellen mówiła, iż nie ufa,
Wojtkowi, uważała go za oszusta, nie zrobił na niej dobrego wrażenia, jego tytuły, zasługi, to też jej się nie podobało. Większość konfliktów na linii Sylwia-Ellen wiązała się właśnie z osobą Wojtka. Mimo dekad spędzonych u boku Sylwii, nie zyskała aprobaty jej matki. W 1997 roku na świat przyszła córka pary, mimo to nie zdecydowali się na małżeństwo. Źródła twierdzą, iż Sylwia mówiła otwarcie, że wszystkie swoje dobra chce zostawić dzieciom. Wojtek inwestował w różne firmy, jedne przynosiły dochód, inne straty. Przez pewien okres był koordynatorem współpracy Polskiej Krajowej Izby Gospodarczej z Izbą Rozwoju Gospodarczego w Monako. W 2010 roku został odznaczony przez prezydenta Francji za działalność charytatywną. Związek tej dwójki wydawał się być udany. Jedynym problemem była Ellen, która miała nieustannie wywierać presję na córce. Pascal Duriak pojawił się w życiu Wojciecha i Sylwii dzięki znajomemu pary. Został im polecony. Pascal był masażystą i trenerem personalnym. To właśnie on zwerbował Abdelkaderowa Belkatri, brata swojej dziewczyny, i to właśnie dzięki Belkatri udało się zorganizować cały zamach. Tak jak wspomniałam, podejrzanych o udział w zamachu było 21 osób. Zarzuty postawiono 8. Wśród nich był Pascal, który opowiedział śledczym, iż do morderstw zachęcał go Wojciech J., konsul honorowy RP w Monako. Zdaniem Pascala wielokrotnie był świadkiem rozmów telefonicznych między Sylwią a Ellen lub Wojtkiem a Ellen. Starsza pani ponoć potrafiła dzwonić do córki i zięcia wielokrotnie od samego rana. Zdaniem Pascala i śledczych Wojciech stosował wobec trenera pewne zabiegi. Pokazywał mu dostatnie życie. W Monako dawał drogie prezenty, w tym samochód, co prawda auto wciąż było własnością Wojtka, ale dał go w prezencie Pascalowi. Wojciech miał zarzucić wędkę, pokazać mężczyźnie, jak może żyć, kiedy zrobi to, o co jest proszony. Trener uważał, iż motywem zbrodni była miłość Wojtka do Sylwii. J. był zdania, iż Ellen upokarza córkę, znęca się nad nią psychicznie. Kiedy Sylwia zachorowała, Wojtek miał dość, nie mógł znieść zachowania starszej pani względem swojej partnerki. Wojciech milczał, nie przyznawał się do winy, nie chciał prawnika, nie chciał tłumacza. Dni mijały, a on niewiele mówił. 26 czerwca 2014 roku, po 4 dniach w areszcie, wspomniał, że coś tam słyszał o planowanym zamachu, ale nie powiedział nic konkretnego. Z upływem godzin przyznał, że to on stał za morderstwem. Zaznaczył, że nigdy wprost nie poprosił trenera, aby ten zorganizował i wynajął inne osoby do morderstwa pani Pastor. Jedynie sugerował. Jako motyw podał wieloletnią pogardę ze strony teściowej, to, że mimo jego oddania i wielu lat spędzonych z Sylwią, kobieta nie traktowała go jak krewnego. Gwoździem do trumny miliarderki było uprzykrzanie życia Sylwii, wówczas chorej na raka. J. bardzo szybko wycofał się ze swoich zeznań. Powiedział przed sędzią, iż nie zrozumiał do końca słów funkcjonariuszy. Był wiele godzin przesłuchiwany i zmuszony przez policję do przyznania się. Na ławie oskarżonych zasiadło 8 osób. Wojciech, Pascal, Ahmed i Hamadi zostali oskarżeni o zabójstwo pierwszego stopnia. Ahmed i Hamadi nawzajem się obciążali. Żaden nie chciał przyznać się do oddania strzałów z broni myśliwskiej w kierunku Lanci. Nie było to konieczne. Śledczy widzieli, kto pociągnął za spust. Wszystko zarejestrował miejski monitoring. Strzelał 23-letni Ahmed. 3 pozostałych mężczyzn zostało oskarżonych o współudział w morderstwie. W 2018 roku ruszył proces. Zdaniem oskarżyciela motywem zbrodni
nie była miłość do partnerki, a strach. Strach, że kiedy ta umrze, Wojciech zostanie na lodzie. Oskarżony miał obawiać się, że Ellen wyrzuci go z życia córek, pozbawi środków do życia. Dogłębnie zbadano finanse rodziny. Na światło dzienne wyszła informacja, że dzieci Ellen co miesiąc otrzymywały od niej 500 tysięcy euro. Wiem, że jest to kolosalna suma, ale chcę, żebyście też usłyszeli, co powiedział Gilda, syn Ellen, o tych środkach, o tych pieniądzach. W trakcie dochodzenia sądowego ujawniono nasze finanse. W gazetach czytaliśmy, że nasza matka płaciła mojej siostrze i mnie 500 tysięcy euro miesięcznie. To może wydawać się dużo, ale moim zdaniem był to dla niej sposób na obserwację, jak każde z nas zarządza pieniędzmi. Nie przeżyłem młodości miliardera, jak się sobie wyobraża. Bo w mojej rodzinie pieniądze nie były po to, żeby je wydawać, ale po to, żeby budować nowe budynki. W moim życiu istnieją dwie skale wartości. Robienie rzeczy dobrze to nieruchomości, zgodnie z rodzinną tradycją. Robienie rzeczy z pasją to pojazdy elektryczne, a osiągnięciem, z którego jestem najbardziej dumny, jest produkcja samochodów Venturi. A propos tych pieniędzy, dodam tak od siebie, że w tym państwie, mieście wszystko jest drogie. Zatem suma, o której mówimy dla mieszkańców Monako, nie jest niczym zaskakująco dużym, chociaż biorąc pod uwagę comiesięczny taki wpływ. Nie bez powodu to miejsce też jest nazywane placem zabaw dla bogaczy. Dane z 2019 roku mówią, iż trochę mniej niż 50% mieszkańców to milionerzy. Wojciech oraz czterej mężczyźni oskarżeni o morderstwo zostali skazani na dożywocie. Sylwia odwróciła się od Wojciecha, nie wiedziała nic o spisku, a podczas procesu wyszło na jaw, iż Wojtek ją oszukiwał. Za pieniądze, które przeznaczyła na mieszkania córek w Londynie, mężczyzna kupił apartament dla siebie, który zresztą zadłużył. Cena za jacht została zawyżona o milion. Tą sumę również miał sobie przywłaszczyć Wojtek. Wszystkie inwestycje były finansowane z budżetu Sylwii. Mężczyzna, zdaje się, nie należał do najuczciwszych osób. Studia, których nie można potwierdzić, liczne posady w renomowanych firmach, to wszystko budzi wątpliwości. Nie jest to sprawa, jakie zazwyczaj poruszamy na kanale, ale chciałam Wam o niej opowiedzieć, ponieważ interesuje mnie Wasze zdanie co do motywu. Czy Wojciech J. był tak zimnym i wyrachowanym człowiekiem, że spędził z Sylwią 28 lat tylko dla jej pieniędzy? Czy może mimo przekrętów faktycznie zależało mu na tej kobiecie? Większość znajomych i współpracowników Wojciecha odwróciła się od niego już na początku śledztwa. Dziś większość z nich wypiera się znajomości z tym człowiekiem, kiedyś zapraszany do pałaców, na kolacje z politykami, jeżdżący luksusowymi autami i pływający na najdroższych jachtach, dziś nie może pozwolić sobie nawet na zakup butów. Została mu córka i jeden przyjaciel. Dziękuję, kochani, za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia. Cześć.